Jojo, siemaneczko, ziomki z tej strony, Alanek, i dzisiaj zapraszam do odcinka, gdzie będę energetyczny, będę ukrywał te moje zmęczenie, bo kurde dzisiaj wstałem o 5:30 rano, żeby pójść z tatą, pojechać kurde po telewizor nowy na, no wiecie, czarny piątek, Black Friday. To trzeba było wcześniej jechać, równie dobrze sobie kupiłem FIFA 16 też, więc jest fajnie, tak? Więc chcę taki jeden temat obgadać o mojej grupie na fejsie, ogólnie o Facebooku. Tak, dużo was ludzi się zgadza, że na przykład wam nie odpisuję albo coś takiego. Uwierzcie mi, ja próbuję odpisywać jak najwięcej was. Czasem jak nie dojdę do was, to przepraszam na serio, ale tych wiadomości nie wiem skąd się tyle bierze. Rozumiem, jakby, nie wiem, 10 było, to zrobię, to odpiszę na wszystkie, tak? Bo to trochę nie zajmie. Ale później jest takie coś, no rozumiecie jak to z widzami. Dobra, napisze ktoś, ja mu odpowiem. Ja też przestałem akceptować zaproszenia na fejsa od was, dlatego że no dużo spamu jest. Oj, jest dużo spamu, wierzcie mi. Co chwilę chyba Nieważne, to po prostu chciałem imitować, wiecie, na komórce taki dźwięk się tego. Co chwilę miałem nie wiem, co mi się gada. Ale równie dobrze możecie mi dać followa, tak? Przecież to jest to samo, tak? Tylko nie wiesz w moich friendzach i co chwilę nie będę dostawał powiadomień. Jak na przykład napiszecie 10 razy cześć, bo myślicie, że tego nie widzę. Ja widzę wszystkie wiadomości, ale niestety nie mam czasu, żeby odpowiedzieć na wszystkie. To dużo jest właśnie tego, bo jak nagrałem film z Adeliną, pozdrawiam, nie oczekiwałem aż takiej wysokiej ilości fali, kurde, tajfunu większego niż tego, co był w Japonii ostatnio. Widzów, tak? I ludzi, którzy chętnie popiszą. Dobra, rozumiem. Jak chcecie popisać, dobra, znajdę jakieś pół godzinki, żeby z wami popisać. Godzinkę może. Ale niektórzy z was po prostu czasami nie chcą być niemiła, nic, ale gadania dzień w dzień. Jak ja potrzebuję na przykład zrobić filmik, wyjść na dwór z kimś, tak? No to jest właśnie mnie to troszeczkę wkurza. Cześć, halo, ej, mnie nienawidzisz, ej, nie lubisz mnie, czemu ignorujesz fanów i no takie, jeju, ludziska, uspokójmy się i po prostu jak chcecie pogadać, to pogadamy, ale nie na długie dystanse takie, że będziemy jakoś ilościami godziny, że będziemy po prostu ilościami godzin gadać, no bo nie daję rady, tak? Ja mam swoich kolegów, mam swoich przyjacieli, z którymi muszę wyjść na dwór, bo inaczej moi przyjaciele już nie będą moimi przyjacielami. I właśnie moral tego całego vlogu to jest takie coś, że noszę czapkę dlatego, świąteczną oczywiście, bo jeszcze zbliżałem święta i mam wielkie kukuryku. A drugi moral tego vloga to jest, że poza tym kwadracikiem, w którym mnie widzicie, mam swoje życie, mam rzeczy do robienia, więc jak wam nie odpiszę na przykład w pierwszy dzień, to spróbuję odpisać się na następny. No nie liczę na to, że będę z wami długo pisał, albo na przykład jak zaczniemy pisać, to na przykład jak będą jakieś przerwy, to no, nie stresujcie się, tak? Kiedyś do was dojdę i na pewno odpiszę, przynajmniej spróbuję. I tak, spróbuję po prostu robić co mogę dla fanów i tyle, tak? Ale wymowa na spontane, ale to męczy. Czy ja tak robię codziennie? Prawie. Dobra, ludziska, więc tutaj będziemy kończyć odcinek. Jeśli wam się spodobał, jeśli dostaliście tą wiadomość, o którą mi chodzi na fejsie, to po prostu zrozumcie mnie i przepraszam was za to, że tak może was pojechałem, nie wiem czy was pojechałem czy nie, ale jeśli tak, jeśli sobie wzięliście do serca, to przepraszam. Tak, tutaj będziemy kończyć, więc no, bo była.